Dzień dobry, witam Was serdecznie, drodzy maturzyści. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak oblicza się współczynnik aktywności zawodowej, czyli przechodzimy do zagadnień już takich bardziej, można by powiedzieć, ekonomicznych, które tak naprawdę mogą Wam się potem w życiu przydać, więc zobaczcie, że geografia naprawdę ma wymiar praktyczny. No i teraz tak, ten współczynnik aktywności zawodowej jest to tak naprawdę stosunek osób aktywnych zawodowo do ludności w danym państwie, ale co bardzo ważne, bierzemy tutaj pod uwagę ludność powyżej 15 roku życia, bo zakładamy, że dzieci nie pracują. No i trzeba by sobie zadać jeszcze pytanie, kto to jest osoba aktywna zawodowo? I to jest, słuchajcie, osoba, która pracuje, czyli taka, która prowadzi własną firmę, bądź jest zatrudniona u kogoś, tak? Ale doliczamy tutaj do tych aktywnych zawodowo również osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne. Bo zobaczcie, te osoby, one jakby z definicji poszukują pracy, więc za chwilę będą ją miały, tak? Na to przynajmniej liczymy. A nie możemy tutaj liczyć osób, które nie pracują, które są tak naprawdę bezrobotnymi, niezarejestrowanymi, bo my nie jesteśmy w stanie ich policzyć, taki wskaźnik byłby niemiarodajny. No i do tego warto też wiedzieć, kto to jest osoba bierna zawodowo, a mianowicie no to są osoby, które nie są aktywne zawodowo w społeczeństwie, tym powyżej 15 lat. Czyli bierzemy tutaj pod uwagę wszystkich emerytów, rencistów, osoby na wszelkich możliwych zasiłkach, tak, czy nawet studentów, którzy nie pracują, a pobierają na przykład stypendia. Więc zapraszam Was teraz do zadań, żebyście zobaczyli, jak to w praktyce się liczy. Przejdźmy więc do zadania. Zadanie brzmi: w kraju X żyło 11 260 000 osób powyżej 15 roku życia, a pracujących to 4720 000. Bezrobotni to 1561 000 i mamy obliczyć aktywnych zawodowo, biernych zawodowo i współczynnik aktywności zawodowej. No więc najpierw bierzemy się za osoby aktywne zawodowo i widzimy, że aktywni zawodowo to pracujący plus bezrobotni. Więc bierzemy naszych pracujących, osoby pracujące to 4, 7, 2, 0 i dopisujemy 3 zera i do tego musimy dodać osoby bezrobotne, czyli dodajemy 1, 5, 6, 1, 0, 0, 0. Po dodaniu tych dwóch wartości wychodzi nam, że to jest 6 281 000. Tyle jest osób aktywnych zawodowo. Teraz bierni zawodowo. Żeby obliczyć biernych zawodowo, musimy mieć ludność powyżej 15 roku życia i aktywnych zawodowo, a tych sobie właśnie przed chwilą obliczyliśmy. No więc bierzemy sobie ludność. To jest tak. 11, 260 i 3 zera. I od tego odejmujemy to, co przed chwilą wyliczyliśmy, czyli aktywnych zawodowo. Czyli jest to 6 281 000. I po odjęciu wychodzi nam, że mamy 4 979 000 osób, które są bierne zawodowo. No i teraz, żeby obliczyć współczynnik aktywności zawodowej, no to bierzemy naszych aktywnych zawodowo i dzielimy przez ludność, która ma powyżej 15 lat, i mnożymy razy 100%. Tak, czyli mamy nad kreską 6, 2, 8, 1, 0, 0, 0. Kreseczka ułamkowa. Na dole ludność 11, 260 i raz, 2, 3, 0. I wszystko mnożymy razy 100%. Jak to sobie obliczymy? No to wychodzi nam, że mamy 55,78% ludności aktywnej zawodowo. Tak? I zauważcie, że w takim wymyślonym przeze mnie państwie ponad połowa ludzi jest aktywna zawodowo.
oczywiście pamiętajcie o tym, że im wyższy współczynnik aktywności zawodowej, no, tym lepiej dla danego społeczeństwa. Oczywiście wtedy mamy więcej osób, które pracują na całą resztę, tak więc do budżetu państwa wpływa więcej pieniędzy, a zasiłków wypłacanych jest mniej, więc im wyższy ten wskaźnik aktywności zawodowej, tym tak naprawdę i państwo powinno się cieszyć, i obywatele tego państwa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do policzenia sobie jeszcze raz tych zadań. Może warto sobie po prostu zmienić dane, żeby sobie przećwiczyć. I przygotowujcie się do matury. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia!